Wow. Pół miliona? To chyba nie są realne ceny. Czekaj to. Myślałem, że tu wpadnę. Chyba Bobra mamy zablokowanego. Tak, reputacja 20. Tutaj w tym demie możemy wbić reputację 15. Model samochodu jest, ale no, niedostępny. Mogę kupić, ledwo co? Kurde, co to takie drogie jest? Jaki kolor? Czerwony? Czerwony chyba. Dobra, i wnętrze możemy sobie wybrać. Tym razem może kierownica drewniana, nienawidzę tego. Ja pierniczę. Straciłem cały hajs. Dobra, kupiło mi to? Nie. Okej, teraz mi kupiło. Czerwony to szybszy, tak. Congratulations. Uwaga. Nie lubię tego koła wyboru. Nienawidzę. Czy powinno zadziałać tylko... Źle coś klikam. O, zadziałało. Dobra. Wow. Okej. Okej, jak się fajnie chowa. Dlaczego nie mogli tego w Fordzie zrobić? Tego modelu chyba w Fordzie nie ma, ale jest dużo modeli w Fordzie, które no, mają te ściągane dachy, otwierane, a nie ma tej opcji. A zrobili raptem w jednym chyba tylko taką pełną animację otwieranego dachu. Fajnie. A jak to ze środka wygląda? Wow, ale czar. A możemy się do tyłu popatrzeć? Tak. Ekstra. Na pewno te modele nie są tak dokładnie wykonane jak w Fordzie Horizon 5 i wyglądają gorzej w środku, nie? Teraz jak sobie przejdziemy do Fordy Horizon 5, to będziemy mieli takie wow! A tu jest jednak tak, no nie bardzo. Ale wygląda to, no ciekawie tak. Yeah. Który to już mój samochód będzie? A co tu robią piłki do gry? Będą jeszcze będą takie zabawy samochodem? Jakieś takie zawody czy coś? Ciekawe. No i mamy SLK z otwieranym dachem. Wow, zajebiście, fajnie. Klon Fordzy. Tak. Czy podczas jazdy można otwierać i zamykać dach? Dobre pytanie, sprawdźmy to. Dawaj, gaz do końca. Tak, jedziemy ponad 120 na godzinę. Dach dalej się otwierał i zamykał. Okej, no chyba muszą to poprawić, co? Chyba nie powinno tak być. Ale mamy cabrio. To się liczy. To jest klan, do którego dołączyłem, czyli to jest klan uliczny. Zobaczmy, wszedłem sobie do... To jest jakiś klub, że klub. Tu jest I'm Mila. Thing you see here is ours. Not bad, right? We don't define ourselves by money here. We redefine the world with it. Breaking rules, going against the flow, being free. That's what really counts. Dobra, tam. Co, już pogadałaś? Let me know if you want to join us. Dobra, chcę dołączyć. I dawajcie kasę. A, ja muszę z nią duel zrobić, tak? Ona jest jakby... rekrutuje do klanu. I musimy z nią przejechać duela, żeby dołączyć dopiero. Okej, zobaczmy sobie w tym klubie, co się tu dzieje. Więc tak, a właśnie, tutaj jest muzyka, tylko że ja mam wyciszoną muzykę tą gierkową. Właśnie myślę, że dużo tracę przez to, bo ta muzyka często jest dobrana do klimatu gry i na przykład nagrywałem odcinki z Need for Speed Unbound. O, gościu ma taką samą babkę jak ja. Ej. Olał mnie. Dobra, nieważne. I jak zagrałem sobie Unbounda z muzyką tą gierkową, to miałem zupełnie lepszy odbiór. Zostajemy przez SLK, zostajemy przez SLK. Jak wychodzimy z takich miejsc, to możemy sobie zmienić furę u takiej jakiejś tej osoby, która jest przy wyjściu. Podensuj na parkiecie, bez muzyki. Ej, czemu mi zamknęli dach? Może to jest kiepska dzielnica. I tutaj mamy z tą babką do pościgania.
Więc idziemy jej skopać dupę. Musimy jej skopać dupę, żeby dostać się do klanu. A jak dostaniemy się do klanu, to będziemy w klanie. Przejeżdżaliście już przez progi w test drive? Tutaj może z drugiej strony sobie zobaczymy. Jeszcze raz. A zadriftuje to? Mówicie V8, napęd na tył? Oj, kiepsko. Dobra, mamy wyścig. Mia Rodriguez rzuciła mi wyzwanie i musimy ją pokonać. To jest Milan. O, 4 dostępne samochody. Chyba SLK nie jest najlepsze, ale zrobimy ją. Zamykają mi znowu dach, no kurde! Ja chcę z otwartym! Co za pepegi. Mustang kontra SLK. Duel. Jak ją pokonamy, to dostanę się do klanu. Bardzo mi się podoba dźwięk zmiany biegów. Brzmi tak, jakbyś w automacie faktycznie jechał na tym, na łopatkach. Bardzo ładnie. Chyba skopiemy i dupala. Lekko. Dawaj bokiem. Oh yeah, weszło. Gdzie kupiłem rękawiczki? W sklepie rowerowym. Bardzo fajne do jazdy na kierownicy. W przeciwnej frakcji wyścig jest dość trudny. Okej, aż żałuję, że tam nie dołączyłem. To jest klan Triada. Tak? Nie wiem. O, zaraz wbiję maksymalny poziom dla tego dema. 15 koła mi dali za ten wyścig. Chciałbym zdobyć 800 tysięcy na Astona Martina DB11. Nie mogę mieć competition BMW M4, dlatego że w demie nie jest dostępne. Ej, kiepsko wygląda dym z rur wydechowych, co? Strasznie. Jak wygląda jak kreskówkowy. I chyba jak się dodaje gazu, to nic się z tym dymem nie robi, popatrzcie. Uuu, ale słabo. Powinien, wiesz, jak nie do tyłu albo coś. Tak. No co mam powiedzieć, no jest jak jest, no. To może zróbmy sobie to jeszcze. A potem bym poszedł na tuning samochodu, tylko nie wiem którego. W Bimenji działa lepiej wydech? Stary, tam wszystko działa lepiej. Tak, można wszystkie auta na jazdę testową wziąć. A właśnie, a Astona mógłbym wziąć. No, 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 ty masz łeb. Dawaj. Gadamy. Pokonałem cię. Handle yourself out there. Welcome to the family. Welcome to the family, okej. Otworzyły mi się jakieś drzwi do kariery. 3 nowe wyścigi są dostępne, ej. Dobrze, jak wejść tam na górę? Chyba potrzebuję jetpacka, żeby tam wejść. Powinienem dostać możliwość wejścia do jakiejś strefy VIP. Moment. O, jest, są schody, okej. Tak, mam ustawione maksymalne ustawienie grafiki teraz. Wiem, że nie widać, no bo... A, nieważne, nie jest źle. VIP room mam teraz otwarty. Właśnie tam idę. Chyba. Hey, looks like you're one of us. Here we are. No one but street. Even some of the big names. Jesteśmy w street family. Head to head races, okej. Okay. Step by step, express you clan style. Dobrze, to chyba żeśmy sporo rzeczy odblokowali. 3 nowe wyścigi. My time is precious, I can't talk right now.
Ot dziadu. Is that supposed to impress me? A oni nie chcą ze mną gadać, bo mam za niski poziom. A to ciule. Nie, to nie. Otwieraj dach. Ale głupio się wybiera tu rzeczy na padzie. Jak oni mogli to tak popsuć? Co, oni nie testowali tego wcześniej? Wycieraczki sobie włączyłem przez przypadek. Chyba, że coś źle klikam, nie wiem. Jest zablokowana na wersji demo. Oni mówili, że tam chyba 70% mapy będzie odblokowane tylko. Co i tak myślę, że bardzo dużo jak na demo. No kurde, ta główna część miasta jest odblokowana. I tu wszystko możesz objeździć. I mam takie wrażenie, że ten świat gry nie jest duży. Happy Valley Workshop. Dobra, ja idę teraz stuningować którąś furkę, tylko nie wiem którą. Taycana weź na próbę. To jest chyba Panamera, nie Taycan. O, można hajs odebrać. Robimy tuna. Tutaj mam SLK, a ja bym Mustanga sobie chciał przerobić. Mogę zmienić auto? Tutaj inni gracze też widzisz, jak sobie tuningują. Normalnie wchodzisz do środka i masz tam stoiska i przy każdym z tych stoisk masz, o, tu jest mój nickname, nie? Ja już tam tunigowałem z innym graczem i normalnie tam sobie inni tunigują i chyba widać coś, jak tunigują, nie wiem. Zmieniłbym auto jakoś. Tutaj chyba się zmienia. Chyba wolałbym Mustanga przetuningować. Może uda się kompresor wrzucić. Ciekawe, jakby brzmiał. Gra mobilna, no. Trochę tak. Trochę jest takie wrażenie, jak z mobilki jakiejś, co? O. O nie. Chyba nie uda się nic tuningować, bo serwery są... O, dobra, odblokowały się. Doładowanie bym chciał. Jest tylko turbinka? Jest anti-lag, jest biturbo i powerful. Możemy wrzucić turbinkę do Mustanga, no kurde, bez jaj. Więcej części nie możemy kupić, bo tutaj już są od 25 poziomu, a mamy maksymalnie poziom 15. Czekaj, co? Czemu? O, okej. Okay. Za pierwszym razem się nie udało, ale się potargowałem i w końcu mi tą część sprzedali. To dobrze. Pewnie, że są kierunkowskazy tutaj. I zwiększyłem sobie chyba z 500 koni do 600... Do 561, dobrze myślę? Ile on miał tam w standardzie? Nie, on miał chyba 400 coś. 450 ma ten Mustang? Albo 420. Prowadzenie. Mam dużo hajsu. O, już nie tak dużo. Hamulce. Zawiasów nie możemy, bo za niski poziom. Ale to można kupić. O, dobra, znowu się potargowałem, znowu mi sprzedali. Skrzynia biegów. Też, o, będzie można kupić od 15 poziomu krótkie przełożenia. I co nam to robi? Chyba szybciej będą się biegi zmieniać, tak? To nie chcę. A aerodynamika? Tu nam się top speed zwiększa. Oni polerują ci karoserię i nakładają wosk, który lepiej przepuszcza powietrze. Offroadowe możemy sobie opony kupić w tym demie. I chip tuning możemy kupić. Wiesz, chyba mi na wszystko będzie stać, więc kupujemy. O, tutaj też trzeba było się targować, ale w końcu się udało. I kupmy to polerowanie kadłuba. Proszę bardzo. Jakiś taki czyściejszy się wydaje teraz. Tu mamy klatkę bezpieczeństwa. W środku nic się nie zmienia i ten tuning jest taki symboliczny, można powiedzieć. Nie wiem, co tutaj się dodaje do tego. Ale zrobimy Mustanga na maksa. Nawet nie można zwiększyć chyba wielkości średnicy felgi, więc zostają takie. No i fura jest już mocno ulepszona. Jest gigantycznie ulepszona. Ja myślę, że teraz na żadnym wyścigu nie przegram. Idę zobaczyć, posłuchać, jak to brzmi. Grałem w TDU, ale TDU jest takie zbyt szalone. Boże, nie TDU, tylko The Crew Motorfest. To tam jest, ten świat nie ma tylu detali, co tutaj w test drive'ie. Dobra, posłuchajmy. Dodałem turbo sprężarkę, zmieniony ECU jest zmieniony wydech na jakiś chyba sportowy. Niestety turbinka. Dlaczego nie kompresor, żeby tu mi gwizdał? Ach. Ale faktycznie słychać tą turbinkę, jak schodzi z obrotu. Bardzo fajnie.
co, zmieniło się coś w dźwięku? Weźmy może tą kamerę z maski. A tam będzie turbinkę słychać. Ale to nie pasuje do Mustanga moim zdaniem. Znaczy to nie ma, można zainstalować turbinkę do Mustangów, do V8 ogólnie. Ale tak kompresor to kompresor, no. Gwizdanie, to pasuje, tutaj to nie. Do V6 na przykład w 370Z turbinka pasuje, ale do takich V8 chyba nie. Jest 1:1 ten dźwięk, kurde, tak mi się to podoba. W zeszłym roku sobie wynająłem tego Mustanga, ten model, i jest 1:1 dźwięk. Tylko oczywiście w rzeczywistości to ci rozwala głowę ten huk, nie? Który generuje samochód. A tutaj jest to jednak jakoś tam stłamszone, ale to jest to, to jest to. Okej. Okay. Gra w 24 roku bez ray tracingu. Fajnie, że mamy odliczanie do startu, to można się na spokojnie przygotować, a nie, że w Fordzie od razu cię ładują, wiesz. Ładuje się ekran i już od razu start. Nawet nie zdążysz gazu nacisnąć, ani wrzucić biegu, ani nic. Bez sensu. Odliczanie to podstawa. Staging, halo. Ale dobrze zrobili dźwięki tych aut, kurde, sama przyjemność. Jak będzie wyglądał efekt prędkości przy naprawdę dużych prędkościach? Tak koło 300 km na godzinę, już powinniśmy chyba tyle wyciągnąć, co?
Gościu tam zrobił jakiegoś pirueta. Czekajcie, muszę tu cofnąć. Gdzie tak pędzisz, lepiej żyć spokojnie. Sprawdzamy V Maxa Forda. Będzie trzy paki? Musi być. Wypolerowałem kadłub. I słuchajcie dźwięków tunelu. Jest 308, 12, 17. Shit, jak to wyrobić? Ej, muszę przyznać, że fizyka jazdy tymi samochodami jest naprawdę bardzo dobra. Wygląda to pudełkowo, nie? No bo kamera źle pracuje, trochę grafika jest może gorsza niż w Fordzie, ale sama fizyka jazdy jest bardzo dobra. Oczywiście to nie jest symulator, tylko takie simcade bardziej. Ale na przykład zrobiło na mnie wrażenie to, że jak zrzuciłem na dwójkę bieg przy dużej prędkości, to przyblokowało mi tylne koła i zaczęło rzucać dupą. To było bardzo fajne. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, no musielibyście chyba sami grać, nie, żeby takie rzeczy wyczuć. Ale mówię wam, że coś takiego jest. Niewiele gier takich simcade'owych to ma. Takie detale, pierdoły, nie? Okej, mamy kolejną znajdźkę. Jest naprawdę bardzo fajnie. Nie, dalej jest do dupy na kierce. To jest, ja mam ustawione 360 stopni teraz. Ja nie mówię tutaj o jeździe na kierownicę, tylko mówię o fizyce jazdy ogólnie. Bo na kierce jest naprawdę tragicznie. I tak wolę na kierce, no bo mam kierkę, tak, tak, ale no jest tam jakiś force feedback, coś się dzieje, ale to jest wszystko jakieś takie niepołączone ze sobą. Dema na konsole nie ma dlatego, że to by tak chrupało na tych konsolach, że to jest szok. Nieważne, czy masz Xboxa tego najmocniejszego, czy PlayStation 5. Pewnie działałoby to tak słabo, że posypałaby się fala hejtów od konsolowców. Jestem tego pewny.
Mam 119 tysięcy, wypadałoby chyba skoczyć do nowego salonu tuningowego i stuningować nową furkę jakąś, zobaczyć jak się będzie zachowywała. Mustangiem jestem zachwycony absolutnie, wspaniale się nim jeździ, świetnie brzmi i w ogóle, wszystko jest ekstra. Ale wypadałoby chyba, może SLK? Co robimy? Mam tak, starego Mustanga, który prowadzi się strasznie. Mam 370 i mam SLK z otwieranym dachem. Pytanie do was. Co przerabiamy? Co ulepszamy? W 370 mam już włożoną turbinkę. SLK, ok. SLK ma też V8, więc czemu nie? Mercedesa? No to Mercedesa robimy w takim razie, ok. Nie wiem, czy ten dźwięk się tutaj po tuningu zmienia. Chyba nie. Chyba jest tak samo, jak było w przypadku tego Mustanga. Może po prostu jest szybszy i tyle. Breaking news. Tak, tutaj jest muzyka i tam... O! Cross country. O, musimy tam zajechać jeszcze dzisiaj. No, no, no. O Boże, tragicznie to wygląda. No to ciekawe. Okej, pomiń to. Cross country odblokowało mi się tu gdzieś w górach. Ej, no kurde, obszerne to demo. Ja się nie spodziewałem, że jeszcze coś będzie dodatkowego. A tu proszę, 5 nowych samochodów. Okej. Mamy, no i robimy. Uuu, jakie centenario fajne. O, jest inny gracz, akurat sobie tuninguje Lancia Delta, zobaczcie. Jest tutaj jakiś The Dude, tak się nazywa. Okej. A chodzi babką. Instant Challenges Disabled. I tuninguje sobie Lancię, chłopak. Taką ma Lanciochę. O, poszedł sobie. Okej. No dobra, to zmieniamy Mustanga na SLK. Chłop miał 16 poziom, ty może to był deweloper. Deweloper by grał w demo. A i można jeszcze jedno auto odkryć. Trzeba do niego części poznajdywać. I wtedy dostaniesz się chyba za friko. To jest chyba Garbus. Zobaczmy, więc performance. Ja myślę, że tej gry nie warto będzie kupować na premierę. Że lepiej będzie poczekać na jakąś zniżkę. Bo ona jeszcze jest niedopracowana. Dobra, ładujemy wszystko co się da. Cyk. Dolot. Jest. Zapłon. Wydech. To ciekawe, ale nie zmniejsza nam się prędkość maksymalna, jak mamy krótsze przełożenia. A zmniejsza nam się przyspieszenie. Znaczy zwiększa nam się... Czas przyspieszenia. Chyba powinno być odwrotnie. Coś tu nie gra. Okej, możemy dać sobie lepszą skrzynię biegów, żeby się szybciej biegi zmieniały. No dobra, to jest. I chyba tyle. Koloru nie zmieniam. Felg nie zmieniam. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale chyba nie. Nie, wszystko jest tu kupione. Tu nie mamy dostępu do tego. Możemy chyba iść, nie? Z kosmetycznych rzeczy tu nie ma nic ciekawego do instalowania. No moje ucho nic się nie zmieniło tutaj w tym dźwięku. Jeszcze bym tetetką sobie pojeździł, jakimś samochodem z napędem na 4 koła. Fajnie by było zarobić na to, tylko to 500 000 kosztuje. U, ale ciasno.
coraz trudniejsze te wyścigi, trzeba przyznać. I tutaj nie ma tak, że możesz sobie przejechać przez pas zieleni, tak jak na przykład jechaliśmy na tej szerokiej drodze w mieście i że absolutnie nic się nie stanie z twoim samochodem, tylko bardzo cię to spowalnia. Oj, chyba ostatni będę. Coś jest nie tak z cieniem pod autem? Może. Tutaj w ogóle z tymi cieniami jest coś nie tak. Tak, zgadzam się, odczucie prędkości jest dużo lepsze. Jedziemy sobie takie dwie paki i naprawdę jest szybko. Mustang chyba jest szybszy od tego auta. Nie wiem, który byłem. Tak, nie zwróciłem uwagi. 20 koła dostałem za to. A i prawie wszystko wydałem na tuning tego SLK. I ciężko, ciężko.